zmiana uchwały budżetowej, jak już powiedział pan burmistrz, jest spowodowana tym, że jest trudny wywiązać się ze swoich obowiązków. Pod koniec 2013 roku takie zakończenie było niewiadomo, bo kilka wersji, które przedstawiał nam burmistrz na poszczególnych sesjach. Uważam, że cała ta kwota powinna być przeznaczona na przyszłe inwestycje, na przyszłe pola inwestycyjne, tym bardziej, że jak dzisiaj powiedział pan burmistrz, Urząd Marszałkowski ma przygotowane pieniądze na inwestycje, z tym, że nam tych inwestycji, tych pieniędzy zabraknie. I dlatego uważam, że to powinno być przygotowane i przyjęte, a nie znów dzielenie na wiele zadań, czyli pospolicie mówiąc, złatanie dziur. I tak czy tak, gdyby nie ta pożyczka z banku, jak burmistrz mówi, w sukcesie z 1 500 000 została na 1 400 000, bylibyśmy znów w dużym kłopocie. Dziękuję. Głos będący odpowiedzią na wystąpienie pana Krzysztofa Czopka. No, to jest moja opinia, ale bardzo ją w zdecydowany sposób chcę wyrazić. No, muszę powiedzieć, że to już po raz kolejny, bo nie po raz pierwszy, szarżuje pan w pewnych opiniach. Ja nie użyłem nigdy stwierdzenia, że mielibyśmy tu jakiś kłopot. Pan powiedział, że jeżeli coś by tu się nie wydarzyło, to mielibyśmy kłopot albo byśmy sobie z czymś nie poradzili. Zresztą taka intencja też była podczas pana wystąpienia na posiedzeniu komisji. Więc jeszcze raz chcę zdecydowanie powiedzieć, że przy 12-letniej praktyce wykonywania kolejnych budżetów miasta i gminy Wschowa wielokrotnie mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju zagrożeniami, zwrotami akcji, nieprzekazaniem środków, przekazaniem zadań bez zabezpieczenia tych środków. I od tego jest burmistrz z urzędem i z pracownikami, aby skutecznie z odpowiednim wyprzedzeniem reagować na tego typu zagrożenia. Więc również i w przypadku budżetu 2014 roku, a jestem świeżo po spotkaniu z głównym księgowym panem Andrzejem Doruchem, gdzie jak to mamy w praktyce, regularnie i często analizujemy wykonanie budżetu i teraz mieliśmy spotkanie dotyczące analizy wykonania budżetu za pierwsze półrocze wraz z pewną symulacją rozwoju wypadków w kolejnych miesiącach. Nie widzę zagrożenia dla wykonania poprawnego, dobrego wykonania tego budżetu. Natomiast jeszcze raz wrócę do idei, do istoty. Otóż pieniądze ze Sweetwoodu, czyli dzisiaj już z Ikei, przeznaczyliśmy na 3 segmenty, z których 2 ewidentnie w mojej opinii i sposób, nie wiem, moim zdaniem nie budzący wątpliwości, są to środki przeznaczone na ułatwienie startu, zwiększenie możliwości również inwestycyjnych i stworzenie podstaw do rozwoju gminy Wschowa w nowej kadencji. Temu służy między innymi obniżenie obligacji, temu służy również urealnienie budżetu, ale w taki sposób, że środki, które dzisiaj jakby zastępujemy pieniędzmi z Ikei, wrócą do gminy Wschowa w następnej kadencji poprzez sprzedaż majątku czy też dotacje na rewitalizację. I wreszcie temu służą środki na zakup gruntów, inwestycyjne wydatki, które nie muszą być zrealizowane do końca roku. Można te pieniądze wręcz, bo mówiłem o tym na komisjach, nie chciałem aż w takie szczegóły wchodzić, ale oczywiście istnieje tu pewne zagrożenie, że nie uda się przekonać właścicieli, odbyć skutecznych negocjacji, doprowadzić do finalizacji tych postępowań. Zresztą Państwo radni też wiecie o tym mówiłem na komisjach. To Wy będziecie decydować, wyrażać zgodę na zakup konkretnej działki. Zawsze przecież można nie wyrazić takiej zgody i w ten sposób jakby zablokować te pieniądze między innymi na wydatki inwestycyjne w nowej kadencji, bo jeżeli one nie zostaną wykorzystane, to zostaną na koncie gminy jako wolne środki w nowym budżecie, zostaną wprowadzone na cele, które nowa rada wybrana jesienią po prostu zadecyduje. I wreszcie jeszcze użył pan tutaj jednego stwierdzenia, z którym się nie mogę zgodzić i chcę zaprotestować. Otóż użył pan takiego stwierdzenia, że mamy tutaj przyznane środki z Urzędu Marszałkowskiego. Rozumiem, że ma pan na myśli projekt dotyczący uzbrojenia terenów inwestycyjnych i że nam zabraknie pieniędzy. Ja takiego słowa nie powiedziałem, w ogóle nie wiem skąd pan to wymyślił. Nigdy nie użyłem słowa, że nam brakuje pieniędzy na usługę tego projektu. Wręcz odwrotnie, chcę pana i państwa radnych i wszystkich mieszkańców poinformować, że nie brakuje, ponieważ podjęliśmy pewną odważną, ryzykowną decyzję, ale jak się okazuje bardzo trafną.
i wynika ona między innymi z doświadczenia w wykonywaniu zawodu burmistrza przeze mnie i dobrego doradzania przez moich współpracowników. Otóż podjęliśmy decyzję, że sprzedajemy grunt firmie Elektrowód, miejscowemu przedsiębiorstwu, który pozyskując środki z Unii Europejskiej na innowacyjną gospodarkę chciałby w sobie wybudować firmę, narażając się na pewnego rodzaju niepewność, o tym pan Fabian Czypna przecież na sesjach chyba dwukrotnie wypowiadał się, nawet użył pan argumentu przy dyskusji na temat absolutorium, że jest to powód, dla którego państwa klub radnych nie zagłosuje za udzieleniem absolutorium. Dzisiaj, szanowni państwo, ta decyzja okazuje się trafna, bo mamy już na piśmie potwierdzone, że jednak te środki otrzymamy, pomimo tego, że sprzedaliśmy Elektrowód. Czyli mamy, jakby ktoś mówi, dwa wróble garści, bo z jednej strony buduje się nowa firma, która zatrudni za kilka miesięcy nowych pracowników, a z drugiej strony gmina Wsowa pozyska środki unijne na rozwój, na uzbrajanie terenów inwestycyjnych. Ale, szanowni państwo, podjęliśmy jeszcze jedną decyzję, a mianowicie taką, aby obsłużyć komunikacyjnie i w zakresie infrastruktury nowego inwestora, czyli firmy Elektrowód, ogłosiliśmy przetarg, zabezpieczając w 100% kwotę niezbędną do wybudowania w pierwszym etapie drogi, kanalizacji, wodociągu. A ponieważ te pieniądze pochodzą jeszcze z poprzedniej perspektywy finansowej, czyli z tego programu operacyjnego do roku 2013, to jest ta końcówka programu, tam obowiązuje zasada, że wszystkie koszty poniesione po 1 stycznia 2007 roku są kosztami kwalifikowanymi. Czyli dzisiaj, wykonując zgodnie ze złożonym projektem w Urzędzie Marszałkowskim, pieniądze, które wydamy w tym roku, które mamy zabezpieczone na pokrycie wydatków przy tym uzbrojeniu, będą traktowane jako wkład własny gminy. A zatem po podpisaniu umowy finansowej w Urzędzie Marszałkowskim w roku przyszłym praktycznie sfinansujemy kolejny etap budowy tylko i wyłącznie ze środków unijnych, ewentualnie z niewielkim jakimś wkładem gminy. Dlatego szerwowanie na sesji takimi argumentami, że nam będzie brakować pieniędzy na projekt unijny i dlatego, nie wiem, coś tu się dzieje niedobrego, jest bezpodstawne, nie wynika na pewno z merytorycznej oceny. Z czego wynika, to myślę, że każdy z nas sobie sam odpowie. Przykro mi, panie burmistrzu, jest pan populistą i po prostu rzuca pan niektóre zdania na wiatr. Panie Krzysztofie, myślę, że to było chyba za daleko posunięta wypowiedź. To jest wstęp uzasadniający moje drugie wystąpienie. Powiedział pan, że nie przypomina pan sobie momentu, żeby zabrakło nam pieniędzy. No to ja panu przypomnę. Zabrakło pieniędzy, 5 milionów złotych to otrzymaliśmy na komputeryzację rodzin biednych i nie potrafiliśmy się z tego wywiązać, mimo że te rodziny były już powiadomione o tym, że te komputery to dostaną. Zgadza się? Jesteśmy przy projekcie zmiany uchwały budżetowej i proszę się odnosić do tego projektu, a nie polemizować i wymyślać teraz, co było kiedyś, a może nie było. Proszę się odnosić do meritum sprawy. Panie Przewodniczący. Do uchwały. Panie Przewodniczący, przyjeźdź. Jeśli chce pan zapytać coś burmistrza, to proszę pytać. Ja odpowiadam na to, co burmistrz mi zarzucał. To jest jedna sprawa. Inna sprawa, że gdybyśmy nie dostali tych dotacji ze Swidłudu i zapożyczylibyśmy się 1,5 miliona z banku, to nie byłoby w ogóle o czym mowy. Proszę sobie wyobrazić, zaraz się zwracam do pani gospodyń domowych, czy jeżeli by taki budżet był prowadzony w domach, długo by stary czy mąż wytrzymał to? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Krzysztof Radka może. Ja myślę, że mamy, szanowni państwo, doskonały przykład na to, że pan Krzysztof Czopek w imieniu swojego syna Miłosza rozpoczął na tej sali w tej chwili kampanię wyborczą i rozpoczyna od budżetów gospodyń domowych. To panie Krzysztofie, pan zarzucił mi populizm. Ja korzystam z prawa ad vocem i prawa do obrony. Jest to klasyczna manipulacja, świadomie używam tego słowa, bo to pan używa czysto populistyczne argumenty, a ja posługuję się liczbami, faktami, pismami, które do urzędu wpływają,
no to chyba, że zarzucił pan urzędowi marszałkowskiemu populizm, panu właścicielowi firmy elektrowych populizm, wszystkim w ogóle, wszystkim populizm, bo ja tylko odwołuję się do faktów, które mają miejsce. Natomiast pan miesza różne wątki i wyciąga stąd nieuprawnione wnioski, bo w pierwszym swoim wystąpieniu mówił pan w kontekście zmian w budżecie, w kontekście środków unijnych i w kontekście tego, że otrzymaliśmy środki i że zabraknie nam pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego, zabraknie nam pieniędzy na realizację projektu. Ja się do tego odniosłem i zaargumentowałem i myślę, że pan nie jest w stanie podważyć, nawet pan nie podjął próby podważenia mojego wystąpienia w tym zakresie, bo nie jest pan w stanie tego podważyć, bo to są fakty. Jeszcze raz powtarzam fakty. Środki na wykonanie uzbrojenia inwestycyjnych mamy i to zadanie zostanie przez gminę Wschowa wykonane i ani w najmniejszym calu nie jest zagrożone. No więc zarzucając mi populizm, zaczyna pan wyciągać sprawę sprzed iluś tam lat, która nie ma kompletnie związku z tym, o czym my dzisiaj na sesji mówimy. A jakby pan chciał dokładnie podyskutować na temat tego projektu, to ja bardzo chętnie zapraszam i w dobrej woli i przekazując panu szczerze pełną informację, poproszę pracowników, którzy pracowali nad tym projektem, którzy opiniowali i doradzali, jaką decyzję ostatecznie w tej sprawie podjąć i uzyska pan szczegółowe informacje, co było głównym, ostatecznym powodem odstąpienia od realizacji projektu, o którym pan raczył sobie wspomnieć. I jeszcze raz apeluję o wstrzemięźliwość w głoszeniu osądów, poglądów, bo nawet przywołany przez pana przykład budżetów domowych i gospodarstw domowych jest trafiony kulą w płot. Bo niech pan mi pokaże gospodarstwo domowe, które dysponuje rocznym budżetem 60 milionów złotych. Bardzo chętnie znajdę takie gospodarstwo i pogratuluję operatywności. Na całym świecie przyjęta jest prosta zasada. Im więcej zarabiamy, tym chętniej i większy kredyt udzieli nam bank, bo mamy zdolność kredytową. Więc mówienie dzisiaj o 1,5 miliona złotych, że to położy, pan użył innych słów, ale taki był sens. Jakby nie mamy o czym mówić, jakbyśmy mieli 1,5 miliona wyemitować obligacji, to nie mamy o czym mówić. To jakby już koniec, już zamykamy, gasimy światło, zamykamy gminę. Taki można z pana wypowiedzi wniosek wyciągnąć. Ja mówię o tym, że mamy pozytywną opinię RIO, że mamy zdolność kredytową, że spełniamy wszystkie wskaźniki, które narzucił na nas minister finansów i możemy te 1,5 miliona wyemitować, a pan straszy tutaj przy kamerach, przy radnych, przy obecnych na sali ludzi, że jak gmina wyemituje 1,5 miliona, to się coś tu skończy, coś tu będzie, tragedia będzie. To ja panu mówię, że nie będzie tej tragedii. I niech pan udowodni to, co pan mówi, bo ja jestem w stanie udowodnić, bo wyciągnę, wie pan, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, wyciągnę rozporządzenie ministra finansów, z którego będzie jasno wynikać, jaka jest kondycja finansowa gminy Wschowa i jaki wpływ na tą kondycję ma 1,5 miliona obligacji zaplanowanych w tym roku, które przeszły wszystkie możliwe opinie i kontrole. I kiedy ja mówię, że w myśl odpowiedzialności i troski o przyszłe budżety gminy Wschowa proponuję państwu radnym zmniejszyć tą omisję o 400 tysięcy, no to wy pan wybaczy, ale śmiem nazwać pana populistą, kiedy pan wyciąga takie rzeczy. Skończyłem i choćby nie wiem, co pan dzisiaj powiedział, już nie będę więcej odnosił się do pana wypowiedzi. Dziękuję.